Marcin Szczepaniak, zawodnik o haku w Grudziądz po wydanym meczu z Wojownikiem 8-2. Pierwszy ćwierćfinał, dosyć wyraźna przewaga. Czy ten bilans tutaj 6 bramek na plus wystarczy w drugim spotkaniu? No miejmy nadzieję, że te 6 bramek, które teraz mamy przewagi, da nam jakiś tak komfort w ogóle psychiczny, że damy radę. Wiadomo, bo to różnie bywa. U nas też grają w klubach, także ale miejmy nadzieję, że to wystarczy te 6 bramek. Widzieliście taki dosyć konkretny rewanż za porażkę z drużyną Wojownika. 4-3, porażka wtedy w ostatnich sekundach. No jednak drużyna z Wapcza też nie gra już takiej piłki jak w rozgrywkach grupowych. Straszne kłótnie tutaj w drużynie, też osłabienia kadrowe również u Was. Co też Wam trzeba przyznać, że nie gracie w pełnym składzie, ale lepiej piłkarska na pewno wygląda. Można powiedzieć, że wzięliśmy znowu rewanż, wzięliśmy na pewno, bo na wynik pokazuje swoje, ale no widzieliśmy, jak grałem po pierwszym spotkaniu, wtedy przecież wygrywaliśmy 3-0, nie? A przegraliśmy 4-3, 25 sekund przed końcem, on strzelił na 4-3. Widzieliśmy, że będzie trudno, no poszło jak poszło, nie? Dobrze byłoby, dobrze, też 6 bramek i miejmy nadzieję, że drugi mecz już nie będzie taki ten. Można powiedzieć, jedną nogą jesteście już w półfinale. Czy jakiś wymarzony przeciwnik do tej pary? Do tej pary? Nie wiem. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, kto będzie lepszy. Tam chyba Palace, teraz będzie Helvetia, tak? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o półfinały, będzie losowanie, także na każdego teoretycznie możecie trafić. No ja myślę, że chyba jak najlepiej, jakbyśmy się chcieli, może tak daleko, jakbyśmy chcieli, to chyba jeszcze raz, no to już daleko wybiegam, z Unisławem, z którym przegraliśmy piątkę, 5-0 dostaliśmy, nie? W sumie. Mecz może to nie było jeszcze, bo u nas tam nie było aż w pełnym składzie, ale myślę, że taki rewanż chcielibyśmy z nimi. Helvetia już. Rewanż był z Helvetią, bo przegraliśmy wtedy o pierwszy jedną osiem, a później wygraliśmy, także chyba jednak ten Unisław. No to tego Wam życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.